Jezus odpowiedział i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ewangelia według Jana 3:3. Musisz się na nowo narodzić. Ewangelia według Jana w rozdziale 3 zawiera opis rozmowy Pana Jezusa Chrystusa z nauczycielem Izraela Nikodemem. Jezus odpowiedział Nikodemowi, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Można by przenieść tego nauczyciela Izraela o imieniu Nikodem do naszych czasów i być może nazwać go wybitnym teologiem. Słyszał on wiele o Jezusie i był pod wrażeniem cudownych znaków, które czynił. Z tego, co Nikodem widział i słyszał, ocenił, że ten człowiek Jezus musiał pochodzić od Boga, bo nikt inny nie mógł czynić takich znaków. I w tym miał rację. Cuda, które czynił Jezus, były znakami, przez które udowodnił, że jest tym, który został posłany od Boga. Nikodem chciał skorzystać z obecności Mesjasza. Mógł się jeszcze od niego uczyć. Prawdziwą potrzebą każdego człowieka, nawet Nikodema, nie jest poprawianie swojej religijności. Potrzebna jest zasadnicza zmiana. Do tej kwestii Pan Jezus Chrystus odniósł się bez ogródek, gdy Nikodem szukał z nim rozmowy w nocy. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem nie mógł tego zrozumieć. Dlatego Pan Jezus Chrystus dodał, co narodziło się z ciała jest ciałem, a co narodziło się z ducha jest duchem. Ewangelia według Jana 3:6. Nowe narodzenie jest wydarzeniem duchowym, którego efektem jest nowe duchowe życie z Boga. Przynosi ono nowy sposób myślenia i działania. Życie zgodne z Bogiem, czyli zmianę, która przychodzi od wewnątrz mocą Bożą. Po tej rozmowie Pana Jezusa Chrystusa z Nikodemem, gdy minęły 3 lata, nowe narodzenie było widoczne w życiu Nikodema. Wraz z Józefem z Arymatei pochował on ciało Jezusa. Nikodem zrozumiał słowa Jezusa i stał się jego uczniem. I Jezus odpowiedział i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ewangelia według Jana 3:3.